Siema, siema, drodzy widzowie, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tematem gry Horizon Forbidden West. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Moi drodzy, w Horizon Forbidden West trafiamy na zachód postapokaliptycznej Ameryki, gdzie Aloy szuka sposobu na uporanie się z nowym zagrożeniem dla resztek ludzkości. To druga część serii przygodowych gier akcji z otwartym światem i elementami RPG od studia Guerrilla Games. Horizon Forbidden West, jak już wspomniałem, jest to kontynuacja gry Horizon Zero Dawn, bestsellerowej gry akcji z otwartym światem i elementami RPG wydanej w 2017 roku. Produkcja została opracowana przez holenderskie studio Guerrilla Games, czyli autorów pierwowzoru, a zarazem twórców popularnej serii FPS-ów pod tytułem Killzone. Akcja gry Horizon 2 toczy się po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej grze studia. W postapokaliptycznym świecie zapanowała równowaga, a ludzie, zwierzęta i maszyny próbują koegzystować. Sielanka nie trwała jednak długo, gdyż na horyzoncie pojawiło się nowe niebezpieczeństwo w postaci tajemniczej plagi zagrażającej wszystkim żywym istotom. W jego obliczu główna bohaterka, Aloy, musi udać się w długą i niebezpieczną podróż na zachód Ameryki. Horizon 2, czyli Horizon Forbidden West, akcję ukazano z perspektywy trzeciej osoby, tzw. TPP. Podobnie jak miało to miejsce poprzednio, autorzy oddali nam do dyspozycji rozległy świat. Na mapie znajdziemy gęsto porośnięte tereny, mroźne pustkowia, piaszczystą pustynię, a także niezliczone ruiny dawnej cywilizacji na czele z pozostałościami po San Francisco. Krainę możemy przemierzać na piechotę oraz na grzbietach wybranych maszyn. Eksploracje ułatwiają nowe narzędzia znajdujące się na podorędziu Aloy i nowe funkcje sprzętu znanego z pierwszej części serii. Focus potrafi teraz wskazywać miejsca, po których dziewczyna może się wspinać. Pullcaster, czyli linka z hakiem, pozwala protagonistce szybko dostawać się w wysoko położone miejsca, a także łatwo przeskakiwać pomiędzy platformami. Natomiast dzięki Sheldwingowi, czyli swego rodzaju energetycznemu spadochronowi, skoki z dużej wysokości nie stanowią dla naszej podopiecznej większego wyzwania. Jeszcze jedną nowością jest możliwość nurkowania, czym pomaga specjalna maska pozwalająca Aloy zapuszczać się na duże głębokości. Motorem gry są zadania popychające do przodu fabułę, którym towarzyszą liczne misje i aktywności poboczne. Podobnie jak miało to miejsce poprzednio, ważną rolę odgrywają też dynamiczne starcia z przeciwnikami. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni ludzie, na czele z wojowniczym plemieniem Tetnakt, którego członkowie odkryli sposób na ujarzmienie nawet największych robotów, jak i maszyny. Wśród tych ostatnich znajdziemy niewidziane wcześniej maszyny, na przykład lądowe, takie jak Cloud Strider, które mogą być wykorzystywane przez Aloy w charakterze wierzchowców, bądź przypominające mamuty Demotrusk. Powietrzne Sunwings lub podwodne, olbrzymi Snapmow, czyli nieco mniejszy, lecz również niebezpieczny Burrower. Nieprzyjaciół eliminujemy nie tylko robiąc użytek ze znanych już narzędzi mordu jak łuk, włócznia i rozmaite pułapki, lecz także korzystając z nowego uzbrojenia, pokroju granatów, pokrywających cele klejem, które spowalniają ich ruchy. Istnieje również możliwość cichej eliminacji wrogów, czy wykorzystywania w walce ciężkich działek odpadających od większych maszyn podczas bitewnego zgiełku. W miarę postępów zdobywamy doświadczenie, awansujemy na kolejne poziomy i odblokowujemy nowe umiejętności.
Poza tym potencjał Alloy zwiększamy poprzez zdobywanie coraz lepszego wyposażenia oraz ulepszanie już posiadanego w oparciu o system craftingu. Horizon Forbidden West działa w oparciu o technologię Decima, która napędzała pierwszą część serii. Engine został jednak solidnie zmodyfikowany, by zapewniał oprawę graficzną najwyższej jakości. Podrasowano animację postaci oraz mimikę, pochylono się nad roślinnością, a modele maszyn wzbogacono o liczne detale. Od oficjalnej zapowiedzi gry Horizon Forbidden West minął niemal rok. Dni ogłoszenia studio Guerrilla Games zaprezentowało zwiastun wypełniony pięknymi widokami, jakich nie brakuje w tym postapokaliptycznym świecie. Kilka miesięcy później firma Sony Interactive Entertainment potwierdziła, że kontynuacja przygód głowosu Alloy tworzona jest z myślą nie tylko o PS5, ale także PlayStation 4, co zostało odebrane przez wielu graczy za duże rozczarowanie. W końcu miał to być tytuł na wyłączność konsoli nowej generacji Sony, który pokaże drzemiącą w niej moc. Wydanie gry na PS4 nie oznacza jednak braku postępu. Twórcy odnieśli się w ostatnich wywiadach, których nagromadziło się w sieci po pokazie gameplayu do strony technicznej Horizon Forbidden West. I tak, Horizon Forbidden West zaoferuje na PS5 Ray Tracing oraz tryb 60 FPS. Gra doczeka się też spory listy usprawnień na konsoli nowej generacji Sony. Jest duża szansa, że tytuł studia Guerrilla Games zadebiutuje pod koniec 2021 roku, chociaż najnowsze doniesienia mówią, że jest to raczej mało prawdopodobne i raczej premiera gry będzie dopiero w przyszłym roku. Obszerny gameplay, którego część widzicie na ekranach w tej chwili, prezentuje właśnie ten tytuł. Czego dowiedzieliśmy się od przedstawicieli znanego także z serii Killzone Studio Guerrilla Games? Mathis de Honge, reżyser gry, uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając, że Horizon Forbidden West zaoferuje dwa tryby działania na PS5. Jeden z nich postawi nacisk na jakość grafiki, będzie to rozdzielczość 4K i 30 FPS-ów, natomiast drugi umożliwi rozgrywkę w 60 FPS-ach. Nie znam jednak na chwilę obecną docelowej rozdzielczości tego trybu. Co więcej, oficjalnie potwierdził, że Horizon Forbidden West na PlayStation 5 obsłuży Ray Tracing, co wspominałem wcześniej. Technika śledzenia promieni wykorzystywana jest przez deweloperów nie tylko w grafice, ale także w fizyce i dźwięku. Nie jest jednak jasne, jakie efekty wizualne będą oparte na Ray Tracingu. Horizon Forbidden West naturalnie nie będzie wyglądać tak dobrze na PS4. W wersji na konsole starej generacji Guerrilla Games wykorzystuje m.in. inną technikę renderowania wody, przez co nie będą robić takiego wrażenia typu pod wodą pokazany chociażby jak ten na gameplayu. Poziom szczegółowości otoczenia czy modeli postaci, w tym twarzy i włosów Alloy oraz system oświetlenia również będą prezentować się gorzej. To nie powinno być zaskoczeniem. Na PS5 można także spodziewać się krótkich czasów ładowania, dźwięku 3D oraz funkcji oferowanych przez kontroler DualSense, które mają takie funkcje jak na przykład adaptacyjne spusty i haptyczne wibracje. Odbiegając już jednak od strony technicznej, fabuła Horizon Forbidden West rozegra się pół roku po wydarzeniach z Horizon Zero Dawn. Druga część zaoferuje trochę większy świat niż w jedynce, ale będzie on napakowany rozmaitymi zadaniami i aktywnościami, a sama eksploracja ma być przyjemniejsza dzięki nowym możliwościom i mechanikom, na przykład poprawiony system wspinana czy holograficzny spadochron, który teraz widzicie. W grze, jak było widać na gameplayu, część elementów otoczenia będzie zniszczalna. Jest nadal szansa, że premiera Horizon Forbidden West odbędzie się pod koniec 2021 roku, gdyż prace przebiegają zgodnie z planem, aczkolwiek data nie została jeszcze ostatecznie ustalona, więc istnieje spore prawdopodobieństwo opóźnienia. Być może początek przyszłego roku. Guerrilla Games udało się osiągnąć status bety i obecnie dopracowuje oraz łata grę, kończąc przy okazji ostatnie elementy, które wymagały nieco większego nakładu, pracy i czasu.
To tyle informacji w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!